Czym zaczynamy? Drodzy Państwo, nazywam się Tomasz Samojlik, przyjechałem z Puszczy Białowieskiej na targi. Jest mi bardzo miło, że zechcieliście Państwo w sobotni poranek zjawić się tutaj na spotkaniu ze mną. Jestem komiksiarzem, jak Państwo zapewne wiecie, pisarzem, autorem książek dla dzieci, ilustratorem, ale przede wszystkim za dnia moim głównym zajęciem jest praca naukowa. Jestem adiunktem w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo zajmuję się badaniem historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej i wszystko to, co robię, co wydaje, to jest robota po godzinach, co tłumaczy worki pod oczami, generalnie taką słabą kondycję fizyczną. Natomiast psychicznie wszystko w porządku, dziękuję bardzo. No tak, pierwsze pytanie, które się Państwu pewnie nasuwa, to dlaczego naukowiec robi komiksy? Często ludzie mnie pytają, czy mi jest źle w życiu? Jestem naukowcem, mam doktorat, ciśnie mnie habilitacja, w sensie, że muszę szybko ją zrobić. Droga otwarta do podbijania świata naukowego. I faktycznie, to w zasadzie mogłoby wystarczyć, ponieważ jest to szalenie satysfakcjonujące. Tematy, którymi się zajmuję, są niezwykłe, okazały się obecnie bardzo istotne, chociaż przez długie lata wydawało mi się, że pies z kulawą nogą nie zainteresuje się tym, co w Puszczy Białowieskiej działo się 2000 lat temu. Ale jak Państwo się orientujecie, Puszcza Białowieska stała się gorącym tematem debat politycznych obecnie. I również moje badania jakoś weszły w orbitę zainteresowania różnych decydentów. Więc ja się poczuwam do ważności tych badań też. Chciałbym przyczynić się do lepszej ochrony Puszczy Białowieskiej, do lepszego zrozumienia, czym ta puszcza jest, jak dużym skarbem jest i jakie dziedzictwo otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. Ale pomyślałem sobie już jakiś czas temu, że to nie jest nic w ogóle nowego, dosyć oczywiste. Misja naukowca poza badaniem, siedzeniem w swoim temacie badawczym i publikowaniem wyników badań w anglojęzycznych, niedostępnych w Polsce czasopismach, jest również popularyzacja tego, czego się dowiadujemy w czasie naszej pracy. I ja to robiłem przez lata, adresując artykuły popularne, wykłady, różne seminaria do dorosłych. A potem, kiedy urodziły się moje dzieci, postanowiłem, że muszę tę grupę też objąć tymi działaniami, tą popularyzacją. I od tamtej pory, czyli od mniej więcej 10 lat, piszę książki dla dzieci i rysuję komiksy. I na tyle mi się to spodobało, że nie przestanę. Jakby już teraz sam siebie nakręcam, bo pierwsze książki i komiksy były takie troszeczkę eksperymentalnie, czy to w ogóle ma sens, czy ktoś to będzie chciał czytać. I teraz już w zasadzie nieważne, czy ktoś będzie chciał to czytać, bo ja bez tego bym się czuł niedobrze i będę to robił dalej. Następne pytanie, jak się Państwu nasuwa zapewne, to kurczę, nie wiem, mi się skończyły już. Ciężko bez prowadzącego. Jedną uwagę mam, biorąc pod uwagę ilość tych tytułów, dorobek już w tej chwili twórczy, to chyba nie ma. To chyba nie ma wątpliwości, czy ktoś to czyta, prawda? Czy ktoś to kupuje. Skoro wydawca wydaje, znaczy się, że raczej nie prowadzi działalności takiej charytatywnej, prawda? No tak, oczywiście. No, faktycznie jest mi bardzo miło, że zwłaszcza młodsze pokolenie chce czytać o ryjówkach, chce czytać żubra Pompika, rozkłada sobie na podłodze Pikotka, czy te wszystkie rzeczy, które w ostatnich latach zrobiłem. O Rety, no proszę o coś zapytać. Głupio będziemy siedzieć. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego najnowszego komiksu, którego reklamy się już pojawiały w gazecie. Planuję jego zakup dopiero tutaj na targach, więc nie zapoznałem się jeszcze z nim. On też jakoś wpisuje się, jego treść, właśnie w ten gorący temat związany z Puszczą? Tak, jak najbardziej. Komiks, o którym mowa, nazywa się Umarły Las i jest koprodukcją moją i Adama Wajraka. Pana Adama nie muszę Państwu przedstawiać. To jest chyba w tej chwili najbardziej znany w Polsce dziennikarz, popularyzator nauki, przyrodnik, obrońca polskiej przyrody. Przez lata marzyłem, żeby zrobić coś z nim wspólnie. Myślałem, że to będzie jakiś rysuneczek do jego artykułu na przykład, czy może nawet do książki parę rysunków, a skończyło się na komiksie, który ma 128 stron i zaplanowano na przyszły rok kontynuację. Umarły Las jest to nazwa miasteczka w Puszczy Białowieskiej, miasteczka zamieszkanego przez dzięcioły i sowy. I nazwa nie jest przypadkowa, dlatego że całe życie tego miasteczka, które jest wprost wyjęte z westernu,
Chociaż tu bardziej odpowiednie byłoby określenie z Eastern, no bo to nie jest dziki zachód, tylko dziki wschód, tak? No. Więc to miasteczko, całe jego życie opiera się na martwym drewnie, czyli na drzewach, które upadły, złamały się, czy jeszcze stoją, ale już są kompletnie martwe. Niektóre z nich z winy kornika, a inne z winy innych naturalnych przyczyn, takich jak wichura, czy po prostu starość. I wyobraźcie sobie Państwo takie miejsce, gdzie takich martwych drzew jest więcej niż tych żywych, stojących, chociaż takie również są. Mieszkają tam dzięcioły i wszystko, czego potrzebują do życia, to znaczy pożywienie i miejsce do mieszkania, zapewnia im ten martwy las, to martwe drewno, które tam leży. I oczywiście to nie jest komiks, w którym pokazany jest ten martwy las i udowodnione, jak ważne jest martwe drewno dla różnych żyjątek Puszczy Białowieskiej, tylko jest fabuła, tak jak w innych moich komiksach, więc mamy miasteczko jak z westernu, do którego przybywa dzięcioł trójpalczasty i ogłasza, że jest nowym szeryfem. Wszystkie dzięcioły go wyśmiewają, bo ma tylko trzy palce i w ogóle żółtą czapeczkę w odróżnieniu od normalnych dzięciołów, które mają czerwone bądź czarne czapeczki. Patrzą na niego bardzo podejrzliwie. On stara się wkraść w ich łaski, ale jest dosyć dużym fajtłapą i pechowcem, w czym trochę przypomina bohatera innych moich komiksów, czyli Ryjówkę Dobrzyka. Ale w tle rozgrywa się jeszcze jeden wątek. Nie będę bardzo dużo zdradzał, tylko powiem Państwu, że jest wątek szpaków, które mają chrapkę na zajęcie dziupli. Dzień dobry. Mają chrapkę na zajęcie dziupli zajętych do tej pory przez dzięcioły. My tak sobie już zaczęliśmy. Przepraszam, cię straszną, mieliśmy problem z identyfikatorami na wejściu. Cześć, ja się domyśliłem, więc... Ale witam Państwa, przepraszam najmocniej za spóźnienie. Rzadko się zdarza, żeby prowadzący wpadł na spotkanie po gościu. Uf, ale już jesteśmy. Ja właśnie opowiadałem o nowym komiksie. To tylko dokończę, że jak najbardziej wpisuje się on w obecną dyskusję, ponieważ chociaż postawmy sprawę jasno, to nie jest w żaden sposób komiks polityczny, nie ma żadnych odnośników do obecnej sytuacji, nie wiem, żadnych bohaterów ludzkich, naprawdę. Ja się starałem jako autor scenariusza, żeby to było jedną z opowieści, które ja tworzę od lat, tak jak Ryjówka Przeznaczenia, Norka Zagłady, Powrót Rzęsorka, czy nawet Ostatni Żub, po prostu wycinek życia Puszczy Białowieskiej, przedstawiony w takiej formie, żeby młody czytelnik się nie nudził, a jednocześnie nasiąkł różnymi wiadomościami. Ale rzecz jasna, za tym komiksem stoi wiedza naukowa, która no, dosyć jednoznacznie mówi, co w Puszczy Białowieskiej powinno się robić, jakim bogactwem jest ta puszcza i odpowiada na pytanie, czy kornik jest naturalnym czynnikiem, czy też mega złośliwym szkodnikiem, którego należy tępić wszelkimi dostępnymi środkami. Więc w ten sposób się wpisuje, ale no jakby sam z siebie nie jest w żaden sposób polityczny, czy aktualny nawet. Wolałbym, żeby to był komiks ponadczasowy, tak? I że za 10 lat to też będzie aktualne, tak jak, drodzy Państwo, 20 lat temu dyskusja o korniku, martwym świerku też była aktualna. Ona po prostu co jakiś czas wraca, kiedy są gradacje kornika, wtedy staje się bardzo gorącym tematem debat. A czy planujesz kiedyś stworzenie komiksu, który nie będzie związany z puszczą, jakiejś zupełnie fikcyjnej historii osadzonej, powiedzmy, w mieście? Tak, i tak naprawdę to już nieraz obiecywałem ten komiks, który będzie opowiadał o nietoperzach i ma się nazywać Echo 2. Chociaż ten tytuł, jak się dowiedziałem od różnych młodych czytelników, jest trochę mylący, bo pytają, a kiedy było Echo 1? Nie czytałem jeszcze. Więc trzeba będzie to zmienić. Chodzi o to, że w świecie nietoperzy też mogą być superbohaterowie. Tak jak my mamy Batmana i Supermana, których cenimy, to nietoperzy też mają swoich bohaterów. I ten właśnie nietoperzy superbohater nazywa się Echo. No, z dosyć oczywistych względów. I wymyśliłem całą historię, która będzie się rozgrywać w mieście, dużym mieście, ale ona nie będzie oderwana znowu od moich zainteresowań przyrodniczych, ponieważ my w mieście mamy ogromne populacje nietoperzy, o których nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że po zmroku w ciepłe miesiące wiosenne, letnie, jesienne nad naszymi głowami rozgrywa się całe życie w ciemności różnych gatunków nietoperzy, dramatyczne, arcyciekawe, fascynujące życie, które chciałbym w tym komiksie sportretować, jednocześnie parodiując trochę różne superbohaterskie opowieści. No i oczywiście, napychając głowy czytelników faktami, wiedzą o różnych gatunkach tych latających ssaków. Więc jeśli się uda, to w przyszłym roku przynajmniej zacznę pracę nad tym komiksem, bo zanim do tego dojdzie, to jeszcze muszę
drugi tom Małego Lasu zrobić i jeszcze jedną dużą książkę przyrodniczą, czyli kontynuację Orety Przyrody. Jeśli Państwo widzieliście, to jest taki wielki picture book, który też trochę jest komiksem. To są plansze o polskiej przyrodzie, 52 zdaje się. I jest tam pewnie z 1000 zwierzaków w całej książce narysowanych i te zwierzaki gadają między sobą. To jest ten element komiksu, natomiast fabuły jako takiej tam nie ma. Są po prostu oddzielne plansze, oddzielne środowiska w różnych porach roku, co się w tych środowiskach dzieje, plus zwierzaki, które czasami naśmiewają się z naszej wiedzy czy wyobrażeń o ich prawdziwym życiu. Czyli jeszcze do tej listy przebogatej swoich inspiracji już dokładasz też historię o superbohatera. Ryjówka jest osadzona w tych realiach fantazy, to znaczy czerpie z realiów fantazy, a ostatni żubr z powieści XIX i XX-wiecznej. Do czego jeszcze zamierzasz w najbliższym czasie sięgnąć? Na przykład Puszcza Białowieska w stylistyce science fiction na przykład. Tak, żebyś zgrabił, ale to nie jest najbliższy czas. Bo tak się złożyło, że wydałem dwa komiksy, które opowiadają o historii Puszczy Białowieskiej. Są stricte związane z moimi badaniami naukowymi. To jest Ostatni żubr, historia o wywinięciu żubra w Puszczy Białowieskiej i Bartnik Ignaty Skarb Puszczy, historia osadzona w roku 1795, kiedy po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej Puszcza przechodzi we władanie carskie i różne perypetie z tym związane rozgrywają się w Puszczy i chciałbym tę taką trylogię, którą sobie wymyśliłem, domknąć komiksem, który będzie trochę historyczny, a trochę futurystyczny i nie mogę Państwu za dużo zdradzić, bo już bym nie mógł Państwa wypuścić z tej sali, ale to będzie taka historia, która pokaże, jak przeszłe wybory odnośnie Puszczy Białowieskiej przekładają się na przyszłość i tam będzie, powiedzmy, historia alternatywna ukazana. Bo często też podczas pracy naukowej łapię się na myśli, że z historią Puszczy Białowieskiej jest związany jakiś element, którego nie potrafimy tłumaczyć. Jest w tej historii tak dużo momentów, w których ta puszcza w zasadzie powinna przestać istnieć. Wszystko wskazywało na to, że zaraz się skończy istnienie z różnych względów, a jednak zawsze wychodziła obronną ręką, obronnym konarem czy korzeniem z tych wszystkich sytuacji. I chciałem to też ukazać w formie komiksu, więc science fiction może nie, ale taka turystyka pewna, tak. Które medium? No bo w tej chwili już można powiedzieć, że Twoje postaci są bardzo multimedialne. Mamy audiobook ryjówkowy, mamy Pompika, który nie tak dawno miał swoją premierę telewizyjną, o tym też zresztą mam nadzieję nam opowiesz. Które z tych mediów jest Ci najbliższe i uważasz, że ono najlepiej oddaje Twoje wyobrażenie o bohaterach, które też uważasz za najsprawniejsze narracyjnie? Czy wciąż pozostajesz wierny komiksowi, czy na przykład nie planujesz kolejnych projektów, powiedzmy, w formie serialu animowanego, widząc, jak to dobrze wygląda w przypadku Pompika, który znowuż był książeczką dla dzieci, a nie komiksem. Także widać, że eksperymentujesz z formą, stąd to pytanie. Pewnie gdybym miał wybierać spośród różnych mediów, które są najlepsze w przekazywaniu tego, co mi się roi w głowie, to wybrałbym takie spotkanie jak to i kameralne opowiadanie sobie różnych historii. Ale to ma bardzo ograniczony zasięg, prawda? Jest na sali 5, 8, 10, ze mną 12 osób. Więc zasięg, siła rażenia tych historii byłaby dosyć ograniczona, ale uważam, że Państwo jakby najlepiej się byście bawili, gdybyśmy teraz sobie mogli przez 2 godziny poopowiadać mój nowy komiks. Komiks jest mi najbliższy, ponieważ na tym się wychowałem i najwięcej frajdy daje mi robienie komiksów. Nawet pisanie książeczek dla dzieci, chociaż jest pod niektórymi względami łatwiejsze. Dlatego, że jak robię komiks, to jest rok siedzenia nad tym komiksem, pół roku mniej więcej szlifowania historii, a drugie pół roku to siedzenie na tym miejscu, gdzie kończy się już, gdzie kończą się moje plecy, a jeszcze nogi się nie zaczęły, oględnie rzecz biorąc, czyli po prostu mordęga, trzeba siedzieć, zginać karki, rysować stronę za stroną, zwłaszcza jak komiks ma 128 stron i każda musi być w ołówku, potem w tuszu, potem w kolorze, potem trzeba to złożyć i włożyć dymki. Jak o tym myślę, to się zacząłem zastanawiać, dlaczego to robię, ale
jest mi z tym najbardziej po drodze. Z książeczkami jest tak, że jak napiszę stronę tekstu, mija dzień, napiszę tę stronę i się cieszę, że już jest strona gotowa, ale następnego dnia jak to czytam, to niestety wszystko jest do wyrzucenia, jest tak beznadziejne, muszę pisać jeszcze raz i cały proces też jest bardzo długotrwały. Słuchowisko Wiejówka Przeznaczenia to był w ogóle strzał zupełnie zaskakujący. Chociaż wiedziałem, że Saint-Tropez, studio, które wydało słuchowisko, ma na koncie świetne adaptacje audio komiksów, takich jak The Walking Dead. To ma polski tytuł? Żywe trupy. To jakoś tak no, nie do końca wierzyłem, że mój komiks da się przenieść. Ale kiedy pogadaliśmy z chłopakami, kiedy napisałem scenariusz i kiedy wreszcie usłyszałem, jak to brzmi w słuchawkach, to jak najbardziej tak. Jestem niezwykle zadowolony z efektu. Ten komiks nawet zyskał w tej formie, dlatego że jest bardzo dynamiczny, jest prześmieszny, ponieważ niektóre postaci mówią z takim akcentem albo takim głosikiem, że nawet ja sobie nie wyobrażałem, że te moje postaci narysowane mogłyby tak gadać. I zwiększa się też krąg odbiorców takiej rzeczy. To znaczy dzieciaki, które jeszcze nie czytają, włączą sobie płytkę i cały komiks mają podany jak na dłoni, świetnie się bawią, tam jest muzyka, tam jest mnóstwo efektów dźwiękowych, na szczęście nie tak makabrycznych jak odgłos mózgu, który się nagrywa za pomocą warzyw, czy mózgu, z którym się dzieją różne dziwne rzeczy. Natomiast animacja to w pewien sposób też takie marzenie od samego początku istniejące w mojej głowie. Wydaje mi się, że każdy rysownik komiksów tak sobie czasem marzy. Co by było, gdyby ta postać, która jest statyczna na rysunku, nie wiadomo jak bardzo dynamicznie byśmy to rysowali, to jest tylko dwuwymiarowy rysunek. Co by było, gdyby ta postać na tym zaczęła się ruszać? Jakby się ruszała? Czy byłaby ślamazarna? Czy taki zamaszysty chód by miała i tak dalej? I z Pompikiem też tak było, że ja marzyłem o tym, skontaktowałem się z producentką Eweliną Gordziejuk ze studia Ego Film i bardzo długo to trwało, ale kiedy wreszcie ujrzałem pierwsze testy animacji mojego Pompika, który śmiesznie przebierając nóżkami biegał sobie jeszcze nawet bez tła żadnego, no to nie da się opisać tego uczucia. Po prostu jest ta postać wymyślona od początku do końca, która raptem nabiera zupełnie innych barw, zupełnie innego życia. I podobne uczucia towarzyszyły mi podczas oglądania pilota, który jakiś czas temu został wyemitowany w TVP ABC. No magia, czysta magia. Zwłaszcza, że ja nie siedzę w studiu z animatorami, nie mam takich możliwości, siedzę w instytucie, robię swoją pracę naukową, tylko co jakiś czas mam wgląd w to, co się dzieje. I dla mnie też ten pilot był wielkim zaskoczeniem, bo ja widziałem jego dużo, dużo wcześniejszą wersję, jeszcze z inną plastyką, więc na pewno na Pompiku nie chciałbym skończyć. Za chwilę skończy się produkcja 13 odcinków pierwszego sezonu serialu animowanego Żubr Pompik. I mam wielką nadzieję, że wszystkie te odcinki będą właśnie na TVP ABC do zobaczenia, może już w grudniu, bo lada moment to już zjeżdża z taśmy produkcyjnej. Bardzo chcemy zrobić drugi sezon. Scenariusze są praktycznie gotowe. A czy planujecie wydanie płyty? Tak, jak najbardziej. Na DVD, na pewnie w dalszej kolejności na Blu-rayu, to jest zaklepane. A jakiś orientacyjny czas, kiedy... Po emisji w telewizji, bo to w umowie zwykle jest tak, że najpierw musi to sobie pohulać w telewizji i dopiero wtedy można to kupić na płycie, czy może to być dołączane do jakichś czasopism, tak to się odbywa. No ale czekaliśmy tyle lat, przynajmniej ja czekałem tyle lat na Pompika w formie animowanej, to na DVD też jeszcze troszkę poczekam. Zwłaszcza, że to nie koniec pracy, bo zaraz składamy wniosek na drugi sezon. Tych historii jest dużo. Cztery książeczki mają w sumie 48 historii. Każda z nich może być podstawą jednego odcinka, a w przygotowaniu jest piąty tom przygód Pompika, czyli kolejne 12 historii. Więc jeżeli to się spodoba widzom, to możemy tych sezonów zrobić jeszcze więcej. Ale mam też taki plan, kolejne marzenie do zrealizowania, żeby zobaczyć w formie animowanej i to w formie pełnometrażowej innego z moich bohaterów, czyli Ryjówkę Przeznaczenia. I taki wniosek został złożony i czekamy na rezultaty oceny. No, dla mnie samego możliwość realizacji w
pełnometrażowego, czyli około 60-80-minutowego filmu Oriowcy Przeznaczenia. Plan jest taki, że ten film łączyłby dwa pierwsze tomy, czyli Ryówkę Przeznaczenia i Norkę Zagłady, dlatego że wątki w obu tych tomach dosyć mocno się splatają i to ma sens. Jeśli Państwo nie czytaliście, to nie będę tutaj spoilował bardzo, ale wydaje mi się, że fabuła da się dosyć zgrabnie połączyć, a dużą zaletą takiego rozwiązania będzie to, że będziemy mogli wykorzystać bohaterów, którzy pojawili się dopiero w drugim tomie, a są bardzo fajni, jeśli chodzi o potencjał w animacji. Tam jest na przykład Mordreda, taka strasznie wredna, stara ryjówka, która ma syna, który nazywa się Odylec i ona go tak strasznie promuje, gdzie tylko może i wypycha na króla ryjówek i ojej. Koszmarna para, ale jest prześmieszna, jeśli chodzi o możliwości narracyjne i myślę, że w animacji też byłoby super. No i następny krok to myślę, że taki skromny projekt, żeby na Księżycu wyryć laserem zarys ryjówki. Jaka jest Twoja rola przy serialu animowanym o Pompiku? Bo większość rysowników zgłasza się do studia i rzeczywiście, aby to było jak najwierniejsze oryginałowi. To sama przygotowuje większość projektów postaci, czy to przy tym po mistrzu animowanym, który powstaje, czy Bartosz Mitkiewicz Wilka teraz też ciśnie właściwie kadr po kadrze. Jak to wygląda w Twoim wypadku z Pompikiem? Czy animatorzy dostali wolną rękę i oparli się na tym pierwotnym projekcie, czy też musiałeś spędzić te paręnaście godzin najpierw i poprojektować wszystko, aby było jak najwierniejsze oryginalnemu? Oczywiście ja projektowałem postaci i w pewnym stopniu tła, ale ja się nie czuję na tyle mocny, żeby twierdzić, że to jak rysuję powinno być wyznacznikiem również w animacji. Jeśli chodzi o książki, to okej, bo ja za nie odpowiadam od A do Z i jak rysuję, tak rysuję, ale to jest moje autorskie, koślawe, bo koślawe, to mi się nie uda, tam źle pójdzie kreska jakaś, w porządku, możemy to wybaczyć. W animacji jest troszeczkę inaczej, dlatego że tam wymagana jest dużo większa precyzja, zwłaszcza w takiej animacji, która opiera się na programach komputerowych. To nie tak, że klatka po klatce się to rysuje, tylko raz zaprojektowana postać potem biega sobie we wszystkich odcinkach. Dlatego też ja nie tylko pozwoliłem, ale po prostu strasznie się ucieszyłem, że dziewczyny w studiu Ego Film wzięły moje postaci i narysowały je jeszcze raz. I tym razem one wyglądają tak jak w mojej głowie, tylko ja nie potrafię ich tak ślicznie narysować, a te dziewczyny dały radę. Jednocześnie, według mojego odczucia, jeżeli młody widz spojrzy sobie na ekran, zobaczy Pompika, a potem zajrzy do książki, to nie będzie miał takiego dysonansu poznawczego. To znaczy, to jest ta sama postać, tylko na ekranie wygląda nieco lepiej. Jest to na takim liftingu drobnym. Najbardziej ten lifting widać na postaci mamy Pompika i Polinki, czyli Żubrzycy Porady, bo ona w książce ma takie przylizane włoski, jest taka dosyć wręcz babciowata, bo ja po prostu tak sobie to wymyśliłem i tylko tak potrafiłem narysować. A kiedy dziewczyny ze studia się za to wzięły, przysłały mi chyba z 12 propozycji różnych fryzur tej Żubrzycy, Porady. No, oczywiście, to było o wiele, wiele lepsze, więc teraz Żubrzyca ma modną fryzurę i wygląda w ogóle tak bardziej jak samica żubra w sile wieku, a nie jakaś babulka. I tła. Ja w komiksie, a tym bardziej w książce ilustrowanej, nad tłem nie muszę się bardzo skupiać. Zwłaszcza przy moim takim dosyć uproszczonym sposobie rysowania. W animacji to nie przejdzie, zwłaszcza w takiej animacji, której siłą ma być pokazanie bogactwa przyrodniczego jakiegoś miejsca, na przykład Puszczy Białowieskiej, w której rozgrywa się akcja serialu. I tutaj naprawdę wielką pomoc otrzymałem od studia, od animatorek, od graficzek, które oczywiście na podstawie tego, jak ja rysuję różne gatunki roślin czy drzew, zaprojektowały od nowa te tła. No i naprawdę wyszło to świetnie, chociaż ja, jak się Państwo domyślacie, obiektywny nie jestem. Widzę Pompika w telewizji, no, rozpływam się od razu, łzy w oczach i wielkie wzruszenie. Ale mam nadzieję, że osoby, które są kompletnie emocjonalnie niezwiązane z Pompikiem, też docenią, że to jest na poziomie, to nie ma się czego wstydzić, to jest naprawdę fajne. Miałeś już propozycję rozszerzenia oferty
swoich, bo właściwie można powiedzieć, że twoje postacie już stają się sprawdzoną marką. Rozszerzenie oferty, na przykład o gry edukacyjne, gry planszowe, jakieś aplikacje, czy gry wideo w ogóle pełnometrażowe, czy zabawki, bo to też prędzej czy później może się pojawić. Czy już ktoś ci to proponował, już ktoś się zainteresował, jak mogłoby to wyglądać, dostrzegł w tym potencjał? To jeszcze wszystko przede mną, to od razu powiem. A zaśmiałem się, bo natychmiast mi się to skojarzyło z Andrzejem Sapkowskim, który po adaptacji Wiedźmina narzekał, że mu to tak zszargało opinię. To ja tak też mogłem powiedzieć, no tego Pompika, ten sukces międzynarodowy gry o Pompiku tak zepsuł. No ja bym się strasznie cieszył, oczywiście, tylko to musi być z głową. No, pewnie nie pozwoliłbym, żeby Pompik się pojawił na opakowaniach słodyczy na przykład, czy w grze, w której żubr biega i strzela szyszkami do czegoś tam. No to takie bez sensu trochę by było. Natomiast gdyby ktoś chciał stworzyć grę z dużym potencjałem edukacyjnym, to w tym ja bym się zrealizował. Myślę, że w tym kierunku trzeba by było pójść. To znaczy wykorzystać to, co jest tak naprawdę siłą moich komiksów i książek i serialu. To, że to nie tylko są zwierzaki, milutkie, uśmiechające się, gadające i przeżywające przygody, ale fakt, że te przygody są zgodne z naszą wiedzą o biologii danego gatunku. Do pewnego stopnia, prawda? Ryjówki w Puszczy Białowieskiej nie znajdują zaklętych gwoździ w pniu i nie wzywają na pomoc strażnika lasu, czyli żubra, za pomocą tych gwoździ. To jest element fantasy, ale wszystko poza tym, co się dzieje z tymi zwierzakami, czyli to, czym się żywią, to, jaki mają tryb życia, jakie siły napędzają ich życie, czyli głód w przypadku ryjówki, no i też głód w przypadku żubra. Zresztą, jakby się dobrze zastanowić, to w życiu wszystkich zwierząt głód odgrywa albo główną, albo drugą co do ważności rolę. Tak czy siak, jestem otwarty na propozycje i mam nadzieję, że w pewnym momencie do tego dojdzie. Zobaczymy jakąś grę z Pompikiem, zobaczymy jakąś aplikację z ryjówką. Na przykład ryjówka, która zbiera jedzenie. No, okay. Jak te stare gry z łapaniem jajek do kosza. Okej, okay. To było niezłe. Ale to musi być konkretny pokarm, tak? Nie hamburgery, tylko dżownice, owady, ślimaki, tego typu sprawy. Czyli dosyć paskudne sprawy. Czy jesteś już rozpoznawalny przez swoich małoletnich czytelników, czy gdy prowadzisz zajęcia edukacyjne dla jakiejś grupy, to ktoś kojarzy, że jesteś autorem ryjówki czy Pompika, przybiega, aby wziąć autograf, czy zaczyna krzyczeć entuzjastycznie? No nie, oczywiście, że nie. Chociaż jest jedna taka osoba w szkole, gdzie uczą się moje dzieci i ilekroć mnie widzi, mój przyjaciel Julek, to przybiega do mnie i mówi takim poważnym tonem: nie mogę się doczekać zimy ryjówek, czyli czwartego tomu ryjówki, który zapowiedziałem już dobry rok temu, a jeszcze do tego nie siadłem. Ale nie dlatego, że się lenię, tylko po prostu jeszcze muszę skończyć różne inne projekty, zanim siądę do domknięcia sagi o ryjówce. No, za każdym razem to robię, więc to tego typu rozpoznawalność, ale też duża presja. Będziesz przygotowywał potem jakieś spin-offy sagi o ryjówce? Przygody synów do brzegu. czy prequel z przodka. Do śmierci będę wyciągnął. Dokładnie tak. Chociaż to nie jest takie do końca tylko śmieszne pytanie, dlatego że precedens jest. Do druku pierwszego tomu ryjówki zrobiłem krótką historię o przeszłości dwójki z bohaterów, czyli Sorka i Fiodora, więc takiego starego mędrca ryjówkowego i jeszcze starszego mędrca żółwiego, żółwia błotnego. Chciałem, żeby w tym komiksie był jakiś bonus dla ludzi, którzy już mają pierwsze wydanie ryjówki przeznaczenia, a chcieliby może kupić z nowego wydawnictwa drugie wydanie, więc tam jest ten dodatkowy komiks. I kiedy go zrobiłem, to jest taki trochę Indiana Jones z kolei w świecie ryjówek i żółwi błotnych, czyli dwójka przyjaciół, którzy wpadają w różne tarapaty,
ponieważ są nieustraszeni, ale tylko w swoim mniemaniu. Tak naprawdę to różnie bywa. Kiedy zrobiłem ten pierwszy komiksik, to się historia opierała się o śpiącą koszatkę, księżniczkę koszatek, którą należało obudzić pocałunkiem magicznym, ale wszystko popsuły śluzowce, których się nasi bohaterowie strasznie przerazili. A śluzowce to są takie ciekawe organizmy na wpół roślinne z cechami zwierzęcymi, to znaczy poruszające się. Tak czy siak, kiedy zrobiłem pierwszą historię, natychmiast do głowy przyszły mi kolejne i mam w szkicach przynajmniej 4 takie epizody z Sorkiem i Fiodorem. No i kto wie, jeżeli będę miał czas i jeżeli będzie na to zapotrzebowanie, to może ciekawie byłoby zrobić taki spin-off o Sorku i Fiodorze, który dzieje się długo, długo, długo przed przyjściem na świat Dobrzyka, Jówki Przeznaczenia, ale jest osadzony w tym samym świecie. I to zresztą pozwoliłoby mi spełnić obietnicę, bo kiedy do trzeciego tomu dołączyłem mapę świata Jówki Przeznaczenia, to tam jest mnóstwo miejsc, które są opisane i mam jakiś tam swój rysuneczek, na przykład Kalosz Rozpacza. Tak, takie miejsce. Gdzie jest kalosz zapomniany w lesie, w jakimś błocku i co nazywa Kalosz Rozpaczy. Obiecałem, że z każdym z tych miejsc będzie związana historia w sadze o ryjówce, ale już widzę, że się nie wyrobię w 4 tomach, więc może Sorek i Fiodor byłby dobrym sposobem, żeby spełnić. Czyli teraz masz na warsztacie nietoperze. Nie. Znaczy będziesz miał nietoperze w tej planowanej przyszłości. A czy jest jakieś zwierzę, które Cię fascynuje spoza naszej szerokości geograficznej, z jakiegoś innego habitatu? Czy byś chciał kiedyś opowiedzieć o jakimś zwierzaku, który występuje gdzieś daleko? Chyba na razie nie. Bo jak sobie tak pomyślę, co jeszcze mam w planach, i jakie zwierzęta jeszcze chciałbym sportretować, to ta lista jest dosyć długa i to są wszystkie nasze zwierzaki. To znaczy ryś, powrót do wilka, borsuki, które są absolutnie fascynujące i musze, nietoperze, o których wspomniałem. Jest jeszcze taki pomysł, żeby zrobić komiks tylko o owadach. I to też mam materiały do tego, to jest przefantastyczny temat. Więc jeszcze długo, długo nie będę miał nawet czasu, żeby wyjść poza ten krąg naszych polskich rodzimych zwierząt. A jak z ludźmi w takim wypadku? Bo rzeczywiście pojawiają się już coraz częściej postaci ludzkie, czasem nawet są protagonistami, jak w Bartniku Ignacie. Czy myślałeś kiedyś o stworzeniu historii właśnie z samymi ludźmi, gdzie no bo Bartniku w dalszym ciągu on jest mocno powiązany, są też pełnowymiarowe postaci wspomagające zwierzęce. Czy myślałeś o takiej historii, gdzie która rozgrywałaby się właśnie wyłącznie w tym świecie ludzkim? Myślę, że ta trzecia część trylogii białowieskiej to będzie właśnie to. Tam nie będzie w zasadzie zwierzaków, ale to nadal będzie klimat białowieski. Jeśli chodzi ci o zupełne oderwanie się od tej tematyki i zrobienie komiksu obyczajowego na przykład, czy romansu osadzonego w XIX wieku w Krakowie, to chyba nie. Ja przede wszystkim nie czuję takich tematów i pewnie Państwo byście się bardzo zdziwili. Tomasz Samojlik, rozpaczliwa miłość. Romans, komiks romantyczny, dramat, trójkąt miłosny, rozsłonka i niespodziewana złonka. Jakiś koszmar po prostu. Ja bym się zanudził z całym szacunkiem, robiąc taką rzecz. Po prostu zmarłbym w połowie. No i przede wszystkim to, że mój kalendarz pracy jest taki, i to nie taki, że umówiony z wydawcami, ale mój własny, wewnętrzny. Ja po prostu chciałbym zrobić ten temat i to wszystko na razie jest związane z przyrodą w taki czy inny sposób. Także chyba nie. No chyba, że coś się wydarzy, po prostu wpadnę na przegenialny pomysł i wtedy odejdę od tego planu. Zobaczymy. Na razie nie. Znajdujesz czas, by czytać inne komiksy poza własnymi? Jeśli tak, to jakie?
które Ci się najbardziej podobają? Staram się śledzić przynajmniej rynek komiksów dziecięcych, bo on się świetnie rozwija w Polsce. Ile parę lat temu mogłem narzekać, że nie mam czego kupić moim dzieciakom, to teraz jest już zupełnie inaczej. Jest sporo, prawie w zasadzie wszystkie chyba duże wydawnictwa mają swoje serie dziecięce. Egmont bardzo mocno wszedł z konkursem imienia Janusza Christy. Nowy Kajko i Kokosz się pojawił, który też jest dla dzieci. Także nie ma problemu. Ja te komiksy śledzę i kupuję i wszystkie też kupuję, jeśli chodzi o treść, formę. Jedne podobają mi się bardziej, inne mniej. I są, jeżeli chodzi o komiksy dla dzieci, to znaczy dla dorosłych, przepraszam, to tam dużo słabiej śledzę rynek. W ogóle superbohaterstwo, nie to, że mnie już nie interesuje, tylko nie jestem w stanie go całego pochłonąć, nadążyć za tym, więc śledzę tylko takie premiery i czekam na nie, na które sobie od dawna ostrzę zęby, na przykład Kosmiczne Rupiecie Craiga Thompsona, Moon Cop, który niedawno się ukazał, Toma Golda, tego typu strzały pojedyncze, które też sprawiają, że mogę je połknąć w jeden, dwa wieczory i nie muszę czekać na następny tom, czy zapoznawać się z całością. Oczywiście Trondheima, nowa seria Ralph Azam, to absolutny klasyk i to kupuję natychmiast, jak się pojawi na rynku. Orety, stwórca McClouda, tego typu głośne rzeczy czytam. Niektóre kupuję w oryginale, jak Briana Lee O'Malley'a Seconds, który do tej pory się nie ukazał w Polsce. To jest twórca Scotta Pilgrima, który też się nie ukazał w Polsce. Jest świetny twórca, jakoś tak nie ma szczęścia do polskiego rynku, ale bardzo mi się podoba to, co on robi. Czekam też na jego nowy komiks, który podobno gdzieś tam powstaje po cichu i będzie miał z 400 stron, jak to u niego. Ale no jakoś tak nie poczuwam się do oglądu całego rynku i pewnie gdybyś mnie zapytał jakieś konkretne rzeczy, to zaraz bym uciekał z sali. Planujesz ekspansję Ryjówki i Pompika na rynki zagraniczne, żeby przybliżać polską przyrodę i polski komiks oczywiście zagranicznym odbiorcom? Planować to ja sobie mogę, prawda? Pewnie. Plan ekspansji światowej mam już rozpisany w detalach, tylko on jakoś się w ogóle nie spełnia. Wiecie Państwo, ja sobie zaplanowałem, że takie wielkie wydawnictwa będą się zgłaszały w następnym tygodniu i nie. Więc to wszystko zależy od tego, czy ktoś to zauważył, uzna za ciekawe, godne prezentacje na innych rynkach. Do tej pory największym sukcesem międzynarodowym było wydanie z jednej strony Bartnika Ignata po białorusku. Nie wiem, 50 egzemplarzy, czy może nawet 100. A drugi sukces to Orety Przyroda, czyli ten picture book o polskiej przyrodzie z naszymi polskimi zwierzętami, który został wydany w Chinach. Ja nie rozumiem, jakimi krętymi ścieżkami chodzą myśli wydawców zagranicznych, no ale kiedy się tworzy uniwersalną opowieść o walce dobra ze złem pod tytułem Rurka Przeznaczenia i w zasadzie ona bez problemu byłaby zrozumiana pod każdą szerokością geograficzną, to nie. Rozmawiałem zresztą, byłem w tym roku na festiwalu komiksu w Brukseli. Oczy wyjeżdżają za uszy, uszy wjeżdżają na brodę. No tam po prostu jest jakiś kosmos, dlatego że wszyscy chodzą z komiksami pod pachą. Od pacholęcia po bardzo, bardzo dojrzałych panów. Wszyscy się zaczytują komiksami. Kolejki po autografy są takie jak u nas. W zasadzie u nas już nie ma takich kolejek chyba. I w tym świecie pobyłem przez 3 dni, rozmawiałem z wydawcami, trzymałem pod pachą moją sagę o Ryjówce i z pewnością, z pewnym się uśmiechem prezentowałem, że to taki jest fajny towar. No i to było przekomiczne, reakcje. Fantasy? Ale my już mamy serię fantasy. Albo, ale nie, to it's not realistic. To nie jest realistycznie rysowane. Nie. Więc oczywiście nauczyło to mnie dużo pokory. Po prostu niektóre rynki pewnie nie są dla mnie. I tyle. I zresztą ja mam świadomość, że jeżeli ktoś spojrzy tylko na obrazki moje, to może się nie czuć bardzo zainteresowany. A od zawsze uważałem, że to raczej historia jest moją mocniejszą stroną. Nie jakąś super mocną, ale po prostu mocniejszą niż sam rysunek, który no, jest taki jest, lepiej nie potrafię.
A myślałeś kiedyś, żeby napisać scenariusz i oddać stronę rysunkową komuś innemu? Coś, to nie, nie. Nikt by nie wziął przede wszystkim. Po drugie, ja z doświadczenia wiem, z mojej współpracy z rysownikiem, czyli ze mną, jestem strasznie upierdliwym scenarzystą. Normalnie tak cisnę. Nie, nie sądzę, żeby ktoś to przeżył. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nasze spotkanie powoli zmierza do końca i to jest ten moment, kiedy... Tak, mam. Ja chciałam, żeby Pan wiesz, opowiadał troszkę o warsztacie, bo jestem zaskoczona, że Rosję Panelicznym myślałam, że już jest tablet i tylko tak elektronicznie, to po pierwsze. I też o warsztacie łącznie z tymi, nie wiem, zasuszonymi owadami, roślinkami i tak dalej, jak to wygląda. A druga rzecz, proszę opowiedzieć coś o wpadkach i błędach. Ponieważ jest Pan naukowcem, ale sądzę, że takie rzeczy się zdarzają. No to ładnie mnie Pani urządziła. Ojej. Pani wie, że to się nagrywa. To ja może o tym warsztacie zacznę. Bo to nie do końca tak, że ja ręcznie wszystko robię. Jak mogę, to robię do etapu tuszu ręcznie. Czyli ołówek, potem poprawianie cienkopisikiem, jakimś tuszem i skanowanie, kolorowanie już w komputerze. Ale coraz częściej nie mam czasu na to, chociaż to jest świetne, ponieważ zostaje coś fizycznego, czyli ta czarno-biała wersja komiksu, która jest świetną pamiątką i może być takowym podarkiem, nawet jak akurat strona się uda. Coraz częściej presja czasu zmusza mnie do tego, żeby już nawet ten etap kładzenia tuszu robić na tablecie, w komputerze. Jeszcze nie doszedłem do takiego etapu, żeby też szkicować w komputerze, jednak muszę widzieć całą stronę, żeby ją sobie rozplanować. Kiedy na ekranie widzę tylko wycinek, to nie wiem, jaka to jest skala, miałem wyczuć. Jeśli chodzi o zasuszone zwierzęta i rośliny w moim warsztacie pracy, to nie wiem, jakie Państwo mają wyobrażenia warsztatu pracy komiksiarza z Puszczy Białowieskiej. Czy jakaś taka chatka drewniana, zwierzęta biegające pod nogami, boże, tam idź, nie teraz, ja rysuję. Wilki wyją za oknem, prawda? Zapachy tej puszczy, tam skrzypi sosna, jęczy dąb targany wiatrem. A ja mieszkam w bloku, w małym mieszkanku, nie mam biurka swojego, rysuję na stole w jadalni, która nie jest do końca jadalnią, to jest taki pokój, to wszelkich zastosowań, ale tam jest po prostu stół jedyny w naszym domu. Z tego stołu mam wydzieloną ćwiarteczkę i sobie tam stoi mój komputer i jak akurat mam fazę twórczą, to leżą kartki i coś, ale oczywiście jak jest obiad, to muszę to wszystko sprzątnąć. Mam półeczkę swoją na regale i tam składuję materiały piśmienne i rysownicze. Staram się generalnie jakoś tak nie być ekspansywny z tym moim warsztatem fizycznym, bo też nie ma za wiele potrzeby. A jeśli chodzi o te błędy, no kurczę, no tak, no, one się zdarzają, dlatego że ja mogę brać odpowiedzialność w 100% za komiksy, których fabuła oparta jest na moich własnych badaniach, czyli te komiksy historyczne. Ostatni Żubr i Barton Kignat, bardzo dużo tam jest faktów, wydarzeń, mechanizmów przyrodniczo-ludzkich, które ja sam przebadałem i jestem pewien co do tego, co tam napisałem. I jeżeli ktoś będzie się ze mną wykłócał, to jestem w stanie przytoczyć argumenty, że tak nie jest. Natomiast jeśli chodzi o komiksy o różnych zwierzakach, jako że nie jestem sam specjalistą, to oczywiście obczytuję się wcześniej. Oczywiście pytam kolegów z Instytutu Biologii Ssaków, czy dane zwierzę mogłoby się tak zachować. Czyli jeżeli zrobię taką scenę, to będzie chociaż troszeczkę poprawne biologicznie, czyli będzie kompletnym bezsensem. Ale i tu zdarzają się wpadki. Ale ja tak trochę ominę to pytanie, dobra, bo to się nagrywa. I powiem tylko o takim, to nie jest do końca wpadka, taki wybieg, ale często traktowany jako mój błąd. W pierwszej ryjówce przeznaczenia jest scena na początkowych stronach, kiedy mama ryjówka prowadzi swoje dzieci i z tych dzieciaczków i mamy stworzony jest taki pociąg. To znaczy mama idzie przodem, dziecko trzymają za ogon, następne dziecko trzyma za ogon to poprzedzające i tak dalej. Tam jest chyba piątka dzieciaczków, wszyscy trzymają się za ogonki. Nie jest to naprawdę biologiczne.
Nie mówię o fakcie tworzenia pociągów, które są jak najbardziej obserwowane w puszczy. Ryjówki, zębiełki mają taki zwyczaj. Jeżeli mamusia musi ewakuować swoje dzieci z norki, przenieść do bezpiecznego miejsca, to robią taki pociąg. One dosyć słabo widzą i to jest świetna metoda, żeby się nie pogubić. Ale nie chwytają się za ogony ząbkami, tylko za pupę. I po prostu narysować to w komiksie. Jakoś tak beznadziejnie. No fajnie, ale... No nie. To jest jakiś koszmar. Jak to narysować sensownie, żeby nie było obsceniczne? O, nie, nie. To dobrze wygląda na zdjęciach, bo te zwierzaki są takie dosyć krępe, takie kuleczki, czarne. Za bardzo nie widać, za co one się tak naprawdę trzymają. Ale, więc chyba to taka kontrolowana wpadka, powiedzmy. I może tyle pytań, to już może skończmy odpowiedź. No, czas nam się kończy też. To znaczy podsumujmy może, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Też takie podobnego typu zakulisowe pytania będzie można zadać Tomaszowi podczas sesji autografowej na Stoisku Kultury Gniewu. Tam się nic nie nagrywa i można szeptać pytania prosto do ucha także. Czy ktoś jeszcze? O ocenę działań ministra Szyszki też zapytam. Kogo? Nie. Tomasz nie zna takiego małego ssaka. Więc ja przypomniałem sobie wpadkę, ale taką wpadkę, którą uniknąłem. Otóż zrobiłem jakiś czas temu komiks Żubr Żorż, o takim uczłowieczonym żubrze, który uciekł z ogrodu zoologicznego, zamieszkał w Puszczy Białowieskiej i się bardzo dziwi naukowcom, którzy starają się zbadać tajemnice życia żubrów, się troszkę naśmiewa z nas naukowców. I w pierwszej wersji on się pięknie uśmiechał z siekaczami na wierzchu. I na szczęście zobaczyła to pani profesor z naszego instytutu, specjalistka od żubrów. I w super uprzejmy, dyskretny sposób wzięła mnie na bok. Tomku, ale żubry nie mają górnych zębów. Jest tylko taka płytka, kostka. Ups. I szybciutko te zęby zostały usunięte, ale no tak czasami jest po prostu. Przecież ja widzę szkielet żubra codziennie w instytucie i w zasadzie to nie powinno być nic dziwnego, ale traf chciał, że narysowałem go z pięknymi siekaczami, taki uśmiech klasyczny, czterolatka. To tyle. Czy ktoś jeszcze chciałby na zakończenie zadać jakieś pytanie, czy już wszystkie będą w kuluarach? W porządku. W takim razie chciałbym bardzo podziękować Państwu za obecność, podziękować Tomaszowi Samojlikowi za spotkanie. I zaprosić Państwa do salonu komiksowego, gdzie będzie można go zastać na sesję autografów. Dziękuję.